Chłopski, witam Państwa serdecznie. To trzymam w ręku to listy od Was, drodzy widzowie. Pozwólcie, że jeden przeczytam na dzień dobry. Oglądam Pana w Polsacie i razem z córką uwielbiamy Pana, nadajemy na tej samej fali. Proszę, aby przeczytał Pan mój list. Córka moja jest lekarzem, chirurgiem, transplantologiem. Pracuje na etacie w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy na oddziale transplantologii. Jej pobory za 8 godzin pracy wynoszą brutto 6726 zł. 6726 zł. Nauka, 6 lat studiów medycznych, 1 rok stażu, 6 lat specjalizacji z chirurgii i 3 lata specjalizacji z transplantologii. Razem 16 lat nauki i wynagrodzenie, za które trudno byłoby przeżyć, nie dorabiając poza godzinami. List jest dłuższy. Dziękuję Pani Urszuli. Dostaję tych listów sporo. No właśnie, taka jest nasza dola w Polsce w tej chwili. Również ludzi bardzo wykształconych, no lekarz, transplantolog, to przecież to jest dobro rzadkie, dobro cenne, wręcz luksusowe dla polskiej medycyny. 6700 zł z groszami i to jeszcze brutto. Nasi goście, pani profesor Ewa Marciniak, politolog Uniwersytet Warszawski, witam panią serdecznie. Dzień dobry. Oraz pan dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, również Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór witam, panu. Dobry wieczór. Pani profesor, 6700 zł dla lekarza transplantologa, 16 lat nauki. Co pani o tym sądzi? No, z przykrością tego słucham oczywiście, ale to ale oznacza, że nie tylko lekarze, ale również nauczyciele akademiccy, nauczyciele, urzędnicy też mogliby pokazać swoje paski, też mogliby opowiadać historię, ile trzeba wysiłku intelektualnego. W przypadku lekarza na pewno bardzo dużego wysiłku, żeby osiągnąć status takiego specjalisty, o którym tutaj mowa jest, czy o której pani mowa jest w tym liście. I prawdopodobnie jest to też przyczynek do tego, że zarówno lekarze, jak i inne osoby, które mogą trochę zwiększać swój status materialny, pracują jeszcze gdzie indziej, czyli po prostu jesteśmy w takiej rzeczywistości od wielu lat zresztą, to nie jest kwestia roku, dwóch czy dziesięciu, że w sferze budżetowej ten dodatkowe zajęcia płatne właściwie stały się normą i można by powiedzieć, że te osoby, które no, mają takie kwalifikacje, że mogą poza tym głównym etatem dorabiać, mówiąc kolokwialnie, no to rzeczywiście jakoś sobie radzą i ten miesiąc może również z jakimś jeszcze dodatkiem przeżywają za te pieniądze. Ale jak to dorabiać, będąc lekarzem? To jest ciężkie. No, chyba jest jednak to możliwe, bo są przecież te wszystkie, już nie będę tu nazw wymieniać, instytucje, które świadczą usługi medyczne w sposób dobrze zorganizowany. Czasami lepiej niż Państwowa Służba Zdrowia. No i no cóż, jest mi bardzo przykro, solidaryzuję się. Nie wiem, też mogę przyjść z własnym paskiem, czyli nie będę pytał na antenie. Żeby zobaczyć, ile zarabia nauczyciel akademicki. Ale mi się wydaje, że profesorzy chyba powyżej dychy, coś takiego. To na pewno nie na Uniwersytecie Warszawskim. Pan doktor Żukowski, no właśnie, 6700. Kiedyś było takie brzydkie powiedzenie, pokaż lekarzu, co masz w garażu. I chyba ono jest nieaktualne. Wie pan, w Polsce jest tak, tu się zgodzę z panią profesor, a mówię to i dlatego, że się tym interesowałem i tym, że mam w rodzinie lekarzy. Otóż tak jest, że w Polsce lekarze właśnie od zawsze, a na pewno przez ostatnie kilkadziesiąt lat, pracują zawsze znacznie dłużej niż tylko przez ten jeden, niż tylko przez 7 czy 8 godzin, czyli na jednym etacie. Dochodzą do tego dyżury, dochodzą do tego dodatkowe etaty i łącznie dzięki tej bardzo ciężkiej pracy lekarze zarabiają w Polsce w porównaniu z innymi zawodowymi całkiem dobrze. A czy on wtedy nie odwala roboty po prostu taki lekarz, jak pracuje tak dużo? No wie pan, bywają i tacy, ale generalnie lekarze starają się jednak wykonywać swoją pracę dobrze, bo no, mają świadomość odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie. Ale wróćmy do tego, co powtórzę raz jeszcze, czyli pracują dużo, bardzo dużo, ale dzięki temu jest to zawód, który pomijając jakieś bardzo elitarne zawody, na przykład kontrolerów ruchu lotniczego, otóż lekarze zarabiają w Polsce najwięcej wszystkich zawodów.
Najwięcej? Tak, najwięcej, ale dlatego, że bardzo dużo pracują. Mhm. Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo my mówimy o tym, co pracodawca może nam oferować, jaką pracę, za jakie pieniądze, ale też chciałabym zwrócić uwagę na coś, co może można by nazwać naszą społeczną czy całego społeczeństwa przedsiębiorczością, czy kreatywnością, czy pomysłowością, jak dodatkowo do tego, co ta budżetówka nam oferuje, można zarobić. I ja myślę, że przez te ostatnich 30 lat to rzeczywiście mamy takie doświadczenia, że z jednej strony sobie cenimy to, że mamy etat na uniwersytecie, w akademii jakiejś, w szpitalu, czy gdziekolwiek, ale z drugiej strony też cenimy sobie tę własną przedsiębiorczość. Tylko oczywiście podnosi ona status materialny, daje być może nawet i bezpieczeństwo ekonomiczne, ale to jest oczywiście kosztem czasu, kosztem rodziny, kosztem własnego rozwoju niejednokrotnie, bo czasami przecież te kolejne specjalizacje czy stopnie i tytuły trzeba jakimś kosztem rzeczywiście robić. Natomiast chcę przez to powiedzieć, że my jednak trochę żyjemy w takiej kulturze deficytu dóbr materialnych, w kulturze deficytu prestiżu, w kulturze deficytu satysfakcjonującej pozycji społecznej. W związku z tym, mając poczucie tej sprawczości, tej takiej chęci, że to wykształcenie, które mam, pozwala mi na to, żeby zwiększyć swój status, tak ogólnie rzecz ujmując, to czynimy. I myśmy się nauczyli tego, panie redaktorze, że obok tej głównej pracy coś jeszcze dodatkowo robimy po to, żeby mieć tę lepszą pensję. Natomiast są oczywiście też takie, mówię tylko o budżetówce, są w ramach budżetówki też takie zawody, które nie mają na to szansy, bo nie ma dodatkowego rynku pracy, nie wiem, dla księgowych akurat pewnie jest, ale być może dla urzędników średniego szczebla. Nie ma tego dodatkowego. Zawody inteligenckie, tak jak na przykład nauczyciel wychowania przedszkolnego w Warszawie, 3300 do ręki. To wygląda. Tak, jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy w związku z lekarzami. Otóż lekarze również dlatego tak dużo pracują, bo jest ogromny popyt na ich pracę, a dlatego jest tak duży popyt, który można zaspokoić tylko poprzez ich pracę na dwóch średnio etatach, bo taka jest średnia ich, ponieważ lekarz jest za mało. Ale lekarzy jest za mało dlatego, że gdzieś tak dobrze pamiętam, od 1988 roku do gdzieś tak około 2010-2015 mieliśmy radykalnie ograniczoną liczbę przyjęć na studia medyczne. Państwo po prostu na lekarzach oszczędzało i to spowodowało tę dramatyczną sytuację. Od końcówki PRL-u, aż tak gdzieś do połowy rządów Platformy. Natomiast zdecydowane zwiększenie tych limitów nastąpiło w okresie rządów obecnej ekipy. Państwo oszczędzało na lekarzach, a tych, których produkowało, niestety wielu eksportowało za granicę, drodzy widzowie. Kochani, zostajemy przy pieniądzach, ale w wymiarze politycznym. No bo jak wiecie, wczoraj rząd przyjął ustawę o tym, żeby dopłacać do węgla. Ma on kosztować za niebawem 996,60 zł za 3 tony możliwe do zakupienia. A z drugiej strony jest opozycja i na przykład Donald Tusk mówi, że on gdyby rządził dzisiaj, to a propos cen benzyny, to gdyby on dzisiaj był premierem, to benzyna kosztowałaby 5,19, a nie 8 zł. Czy to jest odpowiedzialne, pani profesor? Chciałabym to zobaczyć, żeby ta benzyna kosztowała tyle. To oczywiście mam nadzieję, że nie są słowa rzucone na wiatr i z tak zwanej głowy, tylko że jest to dobrze policzona, nie wiem, skalkulowana kwota, cena za litr benzyny na podstawie jakiegoś rachunku. Nie wiem jakiego, bo... Bo o tym nie było mowy. Ja myślę, że dość łatwo epatować takimi liczbami, czyli mamy 5 zł w porównaniu do 8, to zawsze każdy sobie szybko może policzyć, że to jest oczywiście korzystne. Natomiast myśmy się trochę nauczyli nie pytać, skąd
może być finansowane dane, no nie wiem, jakiś strumień dofinansowania, nie wiem, dla poszczególnych grup społecznych, czyli chętnie czekamy, że na przykład węgiel będzie kosztował tyle, że na przykład, nie wiem, może będą dopłaty do ogrzewania gazowego też również, bo takie głosy też się podnoszą, węgiel okej, ale co z piecami gazowymi i tak dalej, ale rzadziej sobie zadajemy pieniądze, skąd na to pieniądze wziąć. 3 miliardy z budżetu idą do węgla, dopłaty. To źle? Nie, no dla tych, którzy ogrzewają się piecami węglowymi, no to na pewno to jest bardzo duża ulga i w rachunku tym miesięcznych opłat, bo przecież wiemy, że niestety mamy tak, że te nasze zobowiązania miesięczne, światło, gaz, nie wiem, tam telefon i tak dalej, czynsz, to co musimy zapłacić, to jest bardzo duży procent miesięcznej pensji, więc jeżeli tutaj jest taka propozycja ulgi, to jest bardzo duża pomoc. Panie doktorze, no właśnie, z jednej strony Donald Tusk mówi, jak ja bym, że nie byłoby 5,19, sugeruje, że nie byłoby w ogóle problemów też z innymi materiałami energetycznymi, węglem i tak dalej. Z drugiej strony opozycja wytyka rządowi, że 3 miliardy wydaje na te dopłaty do węgla. Co pan o tym sądzi? To jest kampania wyborcza już w tej chwili? To jest po prostu totalna kampania wyborcza, w której używa się czasami argumentów w te i we w te, no bo przypomnę, opozycja domagała się natychmiastowego zakazu kupna tego węgla, przypomnę, jeszcze jakiś czas temu. Rosyjskiego węgla. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Teraz rozumiem, kiedy tego węgla nie ma, to opozycja głośno krzyczy, że jest za drogo. Natomiast jeśli chodzi o... Ale opozycja mówi, że on powinien się był przygotować. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedź Donalda Tuska, to ja szczerze powiem, nie wiem, czy jemu chodziło o 5 zł, czy o 5 euro, bo jeśli chodzi o 5 euro, to ja sobie mogę wyobrazić, że przy tej szaleńczej polityce Zielonego Ładu za jakiś czas rzeczywiście nawet i tyle może kosztować benzyna. Natomiast czy można wierzyć w obietnicę Donalda Tuska? No ja pamiętam, że Donald Tusk w 2008 roku powiedział, że w Polsce wprowadzi euro i że na pewno to się stanie do 2011 roku. No w tej chwili mamy rok 2022. Chwalić Pana Boga, euro nie ma, bo gdybyśmy mieli to euro, to byłoby pewnie raczej gorzej niż lepiej. Zmieniamy tematy na zagraniczne. Jutro do Kijowa ma pojechać premier Włoch, ma pojechać prezydent Francji Macron, choć to nie jest takie pewne. Dzisiaj jest w Rumunii i miał pojechać kanclerz Niemiec Olaf Scholz, ale nie wiadomo, czy pojedzie, bo mu Putin wczoraj pogroził paluszkiem i zakręcił 40 czy 50% dostaw gazu do Niemiec, sugerując mu lepiej, chłopie, nie wybieraj się i nie obiecuj niczego Ukraińcom. Zapytam wprost, czy to, co uprawiają Niemcy i Francuzi? Macron mówi, że Ukraińcy będą musieli zasiąść do tego stołu, będą musieli oddać faktycznie część ziem. Oni, Francuzi, do tego stołu usiądą, czyli de facto przyklepią rozbiór Ukrainy, tak to trzeba nazwać brutalnie. Czy to, co robią Francuzi, to, co robią Niemcy, to już nie jest zdrada ideałów i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej i na naszym kontynencie? Powiem wprost, pani profesor. No to jest rzeczywiście odważnie postawiona teza, ale gdyby przeanalizować, ja powiem o kanclerzu Niemiec, Olafu Scholzu, nie wiem jak odmienić, to rzeczywiście to jest no jakby jakaś cała taka historia wokół jego aktywności, a raczej wokół jego zaniechań, jeśli chodzi o Ukrainę, bo ja przejrzałam trochę mediów i chciałam Państwu powiedzieć, że jest, no może nagonka to jest za dużo, ale jest ogromna krytyka w mediach głównego nurtu, ale także w mediach bardzo lokalnych niemieckich polityki Olafa Scholza i właśnie takiej polityki zaniechań albo takich drobnych kroków i z jednej strony drobnych, ale mało efektywnych. Z jednej strony on oczywiście był taki czas, że no dość bohatersko obiecał, że będzie wspierać Ukrainę i potem no jakby nieco się wycofywał. I oprócz tego nacisku ze strony niemieckich mediów też zaczyna się porównywanie Scholza do innych polityków niemieckich, którzy bardziej są aktywni i bardziej odważni, jeśli chodzi na przykład szef CDU, jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, ale także uruchomiła się cała lawina porównań do innych polityków światowych, no głównie Borisa Johnsona i Joe Bidena, ale także do polityków z Europy Środkowo-Wschodniej.
i już jak czytam, no takie są dość odważne stwierdzenia, na przykład premier Estonii Kaja Kallas mówiła o tym, że jesteśmy 65 razy mniejsi od Niemiec, a udzieliliśmy 6 razy większej pomocy wojskowej Ukrainie w porównaniu do Niemiec. Scholz też jakby kryguje się i mówi w jakiejś wypowiedzi, że Rosja nie może wygrać tej wojny, a liderzy państw europejskich mówią, ale dlaczego takie sformułowanie? Rosja musi przegrać tę wojnę, a Ukraina musi ją wygrać. Więc widać, że Olaf Scholz drepcze w miejscu, szukając jakby własnej wersji zachowania w tej sytuacji, być może jakoś koordynowanej właśnie z Macronem, ale jest jeden element, który brzmi obiecująco, mianowicie on sam w jednej ze swoich wypowiedzi mówi, że on to jest dość opieszałe, ale on ma w zanadrzu bycie rzecznikiem włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej i zmiękczania postawy Austrii w tym zakresie. Więc jeśli tutaj na siebie takie zobowiązanie weźmie, no to być może te kroki, które określiłam jako raczej zaniechanie, będą mu wybaczone. Pani profesor, ja nie wiem, czy to jest zaniechanie. Ja myślę, że to jest celowe działanie tak naprawdę. Zobaczmy na to, co się dzieje. Polska musi płacić jakieś milionowe czy miliardowe wręcz kary za łamanie tak zwanej praworządności w Polsce. Pouczają nas o tej praworządności właśnie Niemcy, właśnie Francuzi, a z drugiej strony prezydent Macron dzisiaj mówi bardzo wyraźnie: idziemy na rozbiór Ukrainy. Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Jest pytanie, skąd taka postawa Francuzów i Niemców się bierze? Czy rację ma profesor Musiał, który mówi coś takiego? Niemiecką polityką zagraniczną kieruje Gazprom, czyli Kreml. Jest ona sterowana bezpośrednio z Moskwy. Panie doktorze. No to jest chyba zbyt daleko idący wniosek, ale to, że Rosja ma znaczący, żeby nie powiedzieć bardziej niż znaczący wpływ również za pośrednictwem Gazpromu na politykę zagraniczną Niemiec, to w odniesieniu do tego, co się działo przez ostatnie 20-30 lat, jest dosyć oczywiste. Czy Niemcom udało się z tego wywikłać? No, w pierwsze dnie po wybuchu wojny i pierwsze niemieckie deklaracje wskazywały na to, że być może tak, że mają taką intencję, ale w tej chwili im bardziej, kiedy przechodzi się od czasu słów do czasu czynów, to widać niestety, że Niemcy jednak wracają trochę w stronę tej polityki szukania dobrych stosunków z Rosją i akceptacji wzajemnych relacji energetycznych. A co im to daje? Myślę, że to jest konsekwencja pewnych planów, które zdefiniowali sobie już dawno, dawno temu, które zakładają sobie, że ich własna siła będzie wymagała dobrych relacji z Rosją. To pozwoli im jakby osłabić uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, które im doskwierało. Czyli to jest tak, jak pisał Der Spiegel w takim razie. Budujemy własną potęgę, czerpiąc surowce od jednej dyktatury, a potem sprzedajemy wysoko przetworzone towary do drugiej dyktatury, czyli do Chin i technologii. I na tym to polegało. Demokratyczne Niemcy, opierające się na wartościach, drodzy widzowie. A tak funkcjonowało to w rzeczywistości. Funkcjonuje niestety dalej. I już powoli zmierzamy do końca tej części. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Rosji, bardzo wpływowa postać na Kremlu, pisze, że być może za 2 lata Ukrainy nie będzie na mapie świata już, czyli to się szykuje naprawdę na rozbiór. Wiadomo, że jak podpisane będą jakieś porozumienia, to potem Rosja się dozbroi i znowuż ruszy. No i dzisiaj w Ramsztajn odbywa się konferencja ministrów obrony krajów, które chcą wysyłać broń na Ukrainę. Tam występuje szef Pentagonu Austin i mówi wyraźnie o tym, że my popieramy jako Ameryka sojusz brytyjsko-skandynawsko-polsko-ukraiński, sojusz militarny. Czy w ramach NATO stworzy się nowe, takie mniejsze NATO i czy to oznacza, że nastąpi niebawem rozłam w NATO i takie kraje jak Niemcy, takie kraje jak Francja, takie kraje jak Włochy wyjdą z tego, znaczy może nie tyle wyjdą, co nie będą członkami tego, pełnoprawnymi tegoż sojuszu i czy to stworzy nowe implikacje polityczne, pani profesor? Dzisiaj to jest bardzo daleko idąca spekulacja. Oczywiście w polityce bywało tak, że działy się rzeczy, o których nam się nie śniło.
rzeczywiście. Natomiast można powiedzieć, że sojusze militarne, sojusze polityczne, one przechodzą chrzest bojowy właśnie w tym czasie. I ten stosunek do Ukrainy, fakt, czy Ukraina będzie dozbrojona i w jakim zakresie, fakt, jakie będą się toczyły rozmowy wokół rozwiązania tego konfliktu, no to wszystko czas pokaże. Mam nadzieję, że pomyślnie w tym sensie, że zapewni nam te wielkie nazwiska, te wielkie rozmowy, wielkie spotkania, zapewnią pokój, a nie eskalację konfliktu w stronę III wojny światowej, choć niektórzy mówią, że ona właśnie już trwa. Trwa III wojna światowa? No, taka ciepło-zimna, bo gorąca na Ukrainie i zimna poza Ukrainą, ona już rzeczywiście trwa. Miejmy nadzieję, że nie przekształci się w coś znacznie bardziej intensywnego. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym pan wspomniał, jeśli chodzi o relacje amerykańsko-brytyjsko-skandynawsko-polsko-ukraińskie, to ja rozumiem, że to pewnie będzie, to nie znaczy, że to będzie oznaczało koniec NATO, to będzie oznaczało pewnie w wypadku części tych państw, bo przecież nie Ukrainy, jakąś wzmocnioną współpracę w ramach NATO i pojawienie dodatkowego formatu, który ma w sytuacji wyraźnej niechęci Niemców i Francji i Włochów również do pomocy militarnej, będzie po prostu tę pomoc świadczył. No tutaj takim ostatnim bardzo niepokojącym sygnałem jest to, że wpierw Niemcy zdeklarowali, że będzie specjalna brygada niemieckich wojsk, która będzie na terenie państw bałtyckich stacjonować, a potem się okazało, że ona rzeczywiście ma wspierać te kraje, ale z Niemiec. I ma być ewentualnie wysłana w sytuacji trudnej, rozumiem, kiedy z Niemiec tam na miejsce do Rygi czy do Wilna. No jest pytanie, czy to jest wtedy możliwe, kiedy zacznie się coś złego. Drodzy goście, serdecznie wam dziękuję. Profesor Ewa Marciniak oraz doktor Tomasz Żukowski. Dziękuję bardzo. Drodzy Niemcy, drodzy Francuzi, nie wiem, czy nas teraz oglądacie, może ci, którzy mieszkają w Polsce. Czy nie jest wam po prostu wstyd za wasze rządy w tej chwili? Czy nie jest wam wstyd za to, że nas pouczaliście do niedawna o praworządności, a sami co robicie w tej chwili? Za chwilę druga część programu, zostajemy przy pieniądzach. Inflacja będzie rosnąć jeszcze przez najbliższe przynajmniej 3 miesiące, do sierpnia. Tutaj w czerwcu będzie wynik około 14,5%, w sierpniu to już będzie prawie 15-18% spodziewamy się w tym momencie. I ta 16 jest szczytem? Prawdopodobnie tak. To już w kolejnych miesiącach te wyniki powinny być niższe, ale to dalej będzie wzrost powyżej 10%. Pewnie takie jednocyfrowe to pojawiło się dopiero gdzieś w maju przyszłego roku. My ogrzewamy obieg ropą, tak? Więc tutaj ropa podrożała dwukrotnie, więc ta woda ciepła też kosztuje, więc musieliśmy tak samo w tym roku podnieść te ceny, jednak goście to akceptują. Po prostu zamiast 7 dni wybierają 4 dni. Podniosłam cenę oczywiście, bo mówię, to wszystko jednak troszeczkę wpłynęło na to, że nie możemy wynajmować domków po kosztach. I druga część, zaczynamy od węgla i naszych gości. Pan Bartosz Marczuk, Polski Fundusz Rozwoju, były wiceminister pracy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, ja też również witam serdecznie. Węgiel 3 tony w cenie 966 zł i tam kawałeczek za tonę. Dostępny prawdopodobnie będzie od sierpnia. Dlaczego tylko 3 tony, panie ministrze, jeżeli potrzeba, często jak dostaję list od czytelników, oni mi mówią, potrzeba 5 ton. No myślę, że to są szacunki, które zrobił rząd na podstawie średniego zużycia i no pamiętajmy też, że to są dopłaty, które też będą budżet kosztować. No i stąd pewnie taka decyzja. Trudno mi jest powiedzieć, czy na pewno tak było, że to jest akurat te 3 tony i dlatego, że czy to jest średnie zużycie, no ale tak się domyślam. Mi się podoba akurat akcja, mówiłem to już wczoraj na antenie, a panu Sadowskiemu? No, mnie się bardzo podoba z tego względu, że jeżeli potraktujemy to jako program gwarantowanych 3 ton, czyli każdy może dostać te 3 tony, nie tylko, że będzie miał gwarantowaną cenę 996 zł za tonę, ale jeszcze za tą cenę będzie te 3 tony mógł... A to wątpi pan, że ten węgiel dojedzie? Nie chcę się zakładać.
Pan Marszuk, co pan na to? Znaczy ja traktuję to może bardziej poważnie niż tutaj kolega Andrzej. Myślę, że to jest cały segment, czy cały sektor wręcz działania rządu, no po to, żeby Polakom rzeczywiście ulżyć w momencie, w którym ceny galopują, tak? No bo jak spoglądamy na to z tej perspektywy, co się w tej sprawie akurat dzieje, no to mówimy tak, o potężnych obniżkach podatków nakładanych na te rzeczy, które najbardziej drożeją, czyli to jest przede wszystkim żywność i przede wszystkim energia. Na przykład mamy zerowy VAT na gaz, mamy 5% VAT, zaledwie obniżka VAT-u na prąd i paliwo. Mamy również 8% VAT na paliwo, obniżkę również akcyzy. Czyli to jest potężna obniżka podatków nakładanych na te rzeczy, które drożeją najbardziej. To jest tarcza inflacyjna. Przypomnę, że w tej chwili już mamy decyzję rządu i prawie że parlamentu o tym, że ta tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca października i to jest 34 miliardy złotych. Mamy również od 1 lipca, i to jest drugie działanie rządu, potężną obniżkę podatków nakładanych na pracę, czyli pensje nasze, pensje Polaków będą rosnąć ze względu na to, że jest projekt niskich podatków, czyli generalnie rząd też w tej sprawie dużo robi. Mamy kolejną rzecz, czyli tak jak pan redaktor był łaskaw wspomnieć, kwestie związane z węglem, czyli no ta cena gwarantowana i te 3 tony. Mamy również działania rządu po stronie tego, żeby ratować oszczędności, no bo nowe produkty, nowe obligacje z nowym oprocentowaniem również. No i mamy też zmuszenie w cudzysłowie przez rząd banków, żeby troszeczkę się posunęły ze swoimi zyskami i ten pakiet 3 rzeczy, czyli Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, wakacje kredytowe i nowy WIBOR. I jeżeli spoglądamy na to z tej perspektywy, to widzimy, że to łącznie 34 miliardy tarcza inflacyjna w ciągu roku, 30 miliardów zostaje w kieszeni ze względu na niskie podatki, i to jest cały kompleks działań. Więc czytajmy też i ten węgiel w tym kontekście tych wszystkich działań i trudno jest moim zdaniem oczekiwać, no nie wiem, jeszcze czegoś nadzwyczajnego. A ludzie oczekują, bo ja dostaję bardzo dużo wiadomości od naszych widzów, którzy piszą do mnie: dobrze, węgiel fajnie, 3 tony mało, ale jako sobie poradzimy, ale piszą dalej tak: a co z tymi, co opalają na pellet, czyli rodzaj taki drewna, co z tymi, którzy na olej opałowy, bodaj 7 złotych już dotknęła cena i to była zwyżka w ciągu miesiąca o całą 1 złotówkę. Czyli co z tymi, którzy opalają na gaz, też dostali ostre podwyżki, ja wiem, że po innych taryfach, tak wiem, ale czy tym ludziom... też zerowy VAT jest na gaz, przypominam. Tak jest. Tarczy inflacyjnej. Ale on mimo wszystko podskoczył bardzo dużo. Czy tym ludziom też się powinno ulżyć, dopłacając do ich energii zimą, panie prezydencie? Znaczy, ludziom należy pomagać, jeżeli są w trudnej sytuacji, niezależnie czy to jest kwestia, że nie starcza im na przyszłowiowe życie, bo nie mają na chleb i masło, czy też nie mają na opał. Także to tworzenie jakichś takich specjalnych programów dotyczących węgla czy coś innego jest bardzo skomplikowane i drogie. Natomiast rodziny w Polsce mogą mieć problemy na jesieni coraz większe, przynajmniej część rodzin, i dobrze byłoby, gdyby rząd wiedział, bo przykład chociażby tej pomocy dotyczącej dla osób, które mają kredyty, pokazuje, że nawet uczciwie nie przeliczono, jakiej to grupy realnie dotyczy i czy trzeba dodatkowe interwencje, czy wystarczy fundusz utworzony przez pana prezydenta już kilka lat temu, który jest do dyspozycji. Na kontach Banku Gospodarstwa Krajowego są gotowe na ten temat pieniądze. Ale zauważam, że i powtarza się taka reguła, że wybory w Polsce powinny być co roku, bo wtedy władza jest dla obywateli bardziej przychylna, ma, jak widać po zapowiedzi kolegi, dosyć interesujące przynajmniej zapowiedzi niektórych zmian, które powinny być robione wcześniej. Także wybory powinny być co roku, bo wtedy obywatele mogą liczyć na to, że władza się pochyli. Ja się cieszę, że się z panem prezydentem zgadzamy, bo rzeczywiście jest tak, że te programy, o których mówię, czyli te wszystkie kwestie związane z obniżką
podatków nakładanych na te najbardziej wrażliwe produkty, pozostawienie pieniędzy w kieszeni Polaków, niskie podatki od lipca już wchodzące, kwestie związane z motywacją w cudzysłowie banków do tego, żeby nieco zrezygnowały ze swoich nadzwyczajnych zysków. Wystarczyło podwyższyć tylko rezerwy obowiązkowe dla tych, które nie stosują że zgadzamy się, że dobrze, że to są programy powszechne, czyli programy rzeczywiście dotykające wszystkich. Też koszty administracyjne zarządzania takimi programami są o wiele mniejsze, a poza tym też jest mniejszy paternalizm rządu, który nie decyduje o tym, kto powinien dostać pomoc, a kto nie, tylko mówimy o wszystkich. To Polakach. Panie ministrze, niech pan wysłucha listu pani Hanny ze Stęszewa. Napisała tak. Panie Grzegorzu, prosiłabym o podjęcie tematu dodatku osłonowego. Mam 64 lata, jestem na emeryturze, do końca grudnia 2021 dodatkowo pracowałam. W PIT za 20 rok i 21 przekroczyłam dochód, który nie upoważnia mnie do pobrania dodatku osłonowego. Od 25 lat jestem wdową i moja emerytura to 1609 zł. Nie mogę pobierać emerytury po mężu, bo nie miałam skończonych 50 lat. Co z tymi, którzy od 22 roku mają tak małe dochody, Hanna? Znaczy to na pewno stan faktyczny jest dość skomplikowany i trudno jest tak powiedzieć dokładnie o tym, o czym mówimy o pani Hannie. Natomiast rozumiem, że to jest pani, która żyje głównie z świadczenia, ale jeszcze dodatkowo pracuje. Więc jeżeli mówimy o tym, jakie tutaj zostały poczynione kroki, to pamiętajmy o tym, że na przykład waloryzacja tegoroczna świadczeń emerytalno-rentowych jest ponad ten wskaźnik, który jest obligatoryjny, bo normalnie to jest inflacja plus co najmniej 20% realnego wzrostu płac. Wskaźnik jest 7,5% waloryzacji. Jest wypłacana 13. emerytura jako właściwie standard, czyli takie dodatkowe świadczenie dla tych osób starszych. Jest w tym roku, w sierpniu zostanie wypłacona również 14. emerytura dla tych osób. Jest również, jeżeli ta pani już korzysta z emerytury, ale dla tych, którzy ewentualnie są w starszym wieku i nie chcą przejść na emeryturę, wdrożony od stycznia projekt PIT Zero dla emerytów, czyli te osoby, które nie decydują się przejść na emeryturę, a pracują dalej, nie opłacają podatku dochodowego, czyli nie płacą w ogóle podatku, w związku z tym rośnie też ich pensja. W związku z tym, jeżeli ta pani ma 1600 zł emerytury, to nie wiem, o jakim dodatku osłonowym mówi, natomiast mówimy o 14. emeryturze. Jeżeli o niej, to do 2900 zł. Wszystkie osoby, które mają do 2900 zł świadczenie emerytalne, tę 14. emeryturę otrzymują. Jeżeli mają ponad, to otrzymują później świadczenie tak zwane złotówkę za złotówkę. Także trudno jest mówić, a zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o te najniższe emerytury, bo przypomnę, że najniższa emerytura w 2015 roku wynosiła chyba 700 kilkadziesiąt złotych. W tej chwili jest o 50 czy 60% wyższa, bo ta emerytura najniższa była rzeczywiście istotnie podnoszona, więc tutaj trudno jest mówić, że o takie osoby właśnie, które mają niskie świadczenia emerytalne, w jakimś sposób w ostatnim czasie nie dba się. Pani Hanno, niech pani się trzyma, pan Sadowski się uśmiechał. Dlaczego? Zauważmy jedną rzecz, że w zeszłym roku, na początku roku Narodowy Bank podał, że Polacy mają na kontach ponad 1 000 000 000 zł oszczędności. W tym czasie inflacja zjadła im 100 kilkadziesiąt miliardów oficjalnie, czyli wartość pomocy rządowej, o której tu mówimy, jest zdecydowanie mniejsza niż zniszczenia wywołane inflacją i utrzymywaniem tej inflacji do tej pory. Czyli co powinien rząd zrobić? Ale przepraszam, przede wszystkim współpracować z Radą Polityki Pieniężnej, która dzisiaj, podnosząc stopy procentowe bez współpracy z rządem, niestety w Estonii inflacja 20%, w Holandii inflacja 11%, w Stanach 8,6%, najwyżej od 40 lat. W Holandii 11%. We Francji 6%, w Portugalii 4%. W Czechach, przepraszam. Ale przepraszam, czy mamy się porównywać do gorszych, czy możemy porównywać się do lepszych? Które, jak było wiadomo, zaczęły wcześniej cykl podwyżek stóp procentowych, inflacja 13%. Naprawdę, Rada Polityki Pieniężnej sama, podnosząc stopy procentowe, będzie tylko szkodzić. Ale przynajmniej zwróćmy się na jedną rzecz. Inflacja w Polsce nie jest zjawiskiem tylko i wyłącznie polskim. Inflacja na całym świecie jest rekordowo wysoka. Wynika po prostu Ale nas interesuje Polska, COVID-u. A nie przerzucanie, że na całym świecie jest. Tylko, że jest, jak widać, w nierównym stopniu. To ja w takim razie zadaję pytanie to samo, co redaktor. Co jeszcze mógłby zrobić
zrobić rząd niż to, co zrobił tarczę antyinflacyjną, którą przedłuża, zrobił obniżkę podatków nakładanych na pracę, zrobił ukłon w stronę kredytobiorców, którzy zyskają i już banki, no w cudzysłowie, histeryzują, że 20 miliardów złotych będą mieć strat i zyski będą mieć mniejsze, że wprowadzamy kolejne rozwiązania. To pan Sadowski odpowiada. Dobrze. Po pierwsze, jeżeli zauważymy, strefa euro, w państwach strefy euro jest różna inflacja, czyli we Francji jest około 6, w Portugalii około 4. Czyli nawet mając ten sam pieniąz, w zależności od prowadzonych polityk narodowych, inflacja jest wyższa lub mniejsza i nie można tego przerzucić cały czas na tylko ceny nośników energii i wojnę, którą Rosja wywołała na Ukrainie. Czyli jak widać... Jak rząd powinien współpracować z tą Radą? Co powinien zrobić? Przede wszystkim, jeżeli obywateli dzisiaj obywatele zaczynają poważnie oszczędzać i liczą każdy pieniądz, to nie może być takiej sytuacji, że dzisiaj rząd nie redukuje wydatków, które w żaden sposób nie poprawiają pozycji społecznej obywateli, czy nie poprawiają dobrostanu. Takich pozycji można znaleźć przykład, bardzo dużo. Jakie to wydatki? Bardzo tutaj proszę. Proszę, jeżeli, proszę za chwilę, panie ministrze. Ja bardzo dobrze znam. No to w Portugalii, na przykład, na który się powołujesz, jest 9%. Na kiedy? 8-7, na koniec maja. Miesięczna. Nie, inflacja roczna. Ale faktycznie, ale nie, jeżeli to Francja była niecałe 6, a nie wiem, czy to jest niecałe 8 akurat niedawno, w zeszłym miesiącu. Przerwaliśmy pana Sadowskiego. W każdym razie mamy sytuację, w której obywatele dzisiaj liczą 8,7. Jakie wydatki pan grosz? Jeżeli agencje rządowe, które analizowaliśmy ich budżety, 80%, 78% przeznaczają wyłącznie na własne utrzymanie, to takie agencje nie przysporzają obywatelom dobrobytu, nie poprawiają jakości życia, powinny być natychmiast zamknięte. To jest miliardy w skali roku. Jeżeli przepisy, które kiedyś zdiagnozowali ekonomiści z SGH, co roku powodują straty w polskiej gospodarce rzędu 70 miliardów złotych, to mamy proste rezerwy, które możemy użyć. Mamy pieniądze, które trzymają obywatele, którzy mogliby je też z sensem zainwestować w naszym kraju, ale rząd woli się oglądać na mityczne pieniądze z Brukseli w ramach KPO, które w dodatku przyjdą albo nie przyjdą, jak to widać nawet po Czechach. Także jest bardzo dużo działań, które rząd może podjąć, aby zatrzymać i wycofać się z inflacji. Pan jest byłym wiceministrem rządu Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, likwidować agencję. Pan sam takiej agencji chyba pracuje. Jeśli mówimy o, jeszcze wracając do inflacji w strefie euro, to mówimy o inflacji majowej 8-7 w Niemczech, na przykład w Estonii 20%, na przykład w Holandii, przepraszam, nie wziąłem okularów, więc muszę się troszkę mrużyć, 10%, na Słowacji blisko 12%. Więc powtórzmy raz jeszcze. Inflacja jest zjawiskiem globalnym, jest we wszystkich krajach w tej chwili de facto bije rekordy. Jeśli mówimy rzeczywiście o Europie Środkowo-Wschodniej, zgoda. Jest wyższa ta inflacja, ale też wynikająca z tego, że po prostu te społeczeństwa są nieco biedniejsze i więcej w koszyku ważą te dobra, które najbardziej drożeją, czyli między innymi właśnie żywność i między innymi koszty utrzymania domostwa. W związku, bo jak spoglądamy na dzisiejszy odczyt inflacji, jak państwo wiecie, GUS dzisiaj podał inflację, czy potwierdził inflację 13,9 rzeczywiście, to pierwszych 7 albo 8 pozycji jest albo to jest żywność, albo nośniki energii. W związku z tym to nie jest tak, że ta inflacja spadła Polsce nie wiadomo skąd i tylko i wyłącznie w Polsce jest inflacja, bo to bardzo ważne. Ja coś takiego powiedziałem, natomiast bardzo ciekawa teza, że inflacja jest karą za biedę. Tak? Nie mówię o inflacji, że każdy metodologia liczenia inflacji uwzględnia w koszyku dóbr te rzeczy, że im biedniejszy kraj, tym większa inflacja. Bo w koszyku dóbr więcej jest żywności i kosztów utrzymania domostw. Natomiast jeżeli chodzi o likwidację agencji i mityczne oszczędności na administracji, to ja powiem tak, jako były wiceminister pracujący w ministerstwie, uważam, że pensje w budżetówce powinny wzrosnąć. Oczywiście trzeba zrestrukturyzować tam, czy można by było wyobrazić sobie restrukturyzację zatrudnienia. Natomiast sam mając doświadczenia z pracy w budżetówce, uważam, że generalnie pensje, jeżeli chcemy konkurować tak naprawdę, jeżeli chcemy konkurować o dobrych pracowników w budżetówce, to chyba tutaj się akurat z Andrzejem zgodzimy, pensje powinny z budżetówce wzrosnąć, szanowny panie redaktorze. Ewidentnie, natomiast wiem, że rząd miał gotowy plan likwidacji niektórych instytucji, no ale nie został wdrożony w życie, bo one do niczego nie są i rząd ma taką wiedzę, o
instytucjach, które należy natychmiast zlikwidować. Mam pytanie do pana Sadowskiego jeszcze takie o to, bo wielu ekonomistów mówi mi, głównie na OFIE, mówi mi to coś takiego. Pomoc rządowa dla firm w COVID-zie, ona oczywiście była potrzebna, te tarcze antycovidowe, tak jak wszędzie na świecie, właściwie w cywilizowanych krajach, to te pieniądze rozdawano. Tylko czy tych pieniędzy nie rozdano za dużo, czy część tych pieniędzy nie została przejedzona i to spowodowało, że u nas jest wyższa inflacja niż na przykład w Niemczech? Czy to jest prawdziwa teoria? Jest nawet do tego stopnia, że tak jak w tym roku wyliczyliśmy Dzień Wolności Podatkowej, który przypadał 13 czerwca, a nie jak w zeszłym roku 22 czerwca, to jest efekt między innymi zamknięcia wielu tarcz i części wypływu pieniędzy, które miały miejsce w roku 2021. Ale no, można powiedzieć, że to już się stało. To jest już fakt dokonany. Ta nadwyżka pieniędzy jest na rynku i rząd ma do wyboru. Albo odblokować produkcję w Polsce, żeby produkcja, podaż towarów wzrosła, albo ograniczyć, ściągnąć podaż pieniądza z rynku. Także, a to rząd blokuje produkcję towarów? W Polsce uruchomienie fabryki. Proszę porozmawiać z dowolnym przedsiębiorcą, ile trwa cykl uruchomienia jakiejkolwiek fabryki. Natomiast ten sam polski przedsiębiorca, któremu uruchomienie fabryki w Polsce zajęłoby do 5 lat, w Stanach Zjednoczonych otwierał ją w ciągu pół roku, tą samą fabrykę. Jeśli mogę, tylko kwestię związaną z tarczą, bo jako wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiadałem za wdrożenie tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. To po podsumowaniach, które widzimy na świecie, no bo to jest taki ważny już czasowy, że no minęło 2,5 roku i różnymi, czy dwa lata, różnymi drogami poszły kraje różne. Polska wcale nie wydała na osłonę swoich przedsiębiorców na zwyczajnych pieniędzy. To jest około 7-8% PKB. Były kraje, które wydawały po kilkanaście procent PKB. Natomiast nie dość, że wydaliśmy w miarę średnio te pieniądze, czyli w miarę mniej więcej tak jak średnio, to proszę zwrócić uwagę, że w Polsce dziś możemy chwalić się tym, że mamy drugie pod względem wskaźnika bezrobocia w Unii Europejskiej całej, ex aequo z Niemcami po Czechach. Mamy najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, 5,1% w historii, w ogóle w historii po 90 roku, kiedy są te rejestry prowadzone. I naprawdę musimy pamiętać o tym, że gdyby nie ta droga, gdyby nie podjęcie tej decyzji o tym, że uruchamiamy tarczę finansową, uruchamiamy tarczę rządową, tutaj również Ministerstwo Rozwoju, to naprawdę bylibyśmy w innym w tej chwili położeniu, bo moglibyśmy wejść na przykład w czas wojny z bardzo osłabioną gospodarką, bardzo osłabionym rynkiem pracy. I proszę mi wierzyć, i wierz mi również, Andrzeju, że jak my uruchamialiśmy tarczę w kwietniu, kiedy pamiętacie, że tylko po drogach jeździły w cudzysłowie szczekaczki, mówiąc o tym, że trzeba zostać w domu, to gdybyśmy tego nie zrobili, w tym kwietniu 2020 roku, to ta nasza gospodarka by się zwinęła jak domino, ponieważ w ślad za tym, kiedy przedsiębiorcy tracili płynność finansową, którą myśmy dostarczyli, rząd też dostarczył, zwijałyby się firmy po prostu jedna po drugiej. I później odbudowanie tego potencjału nie zajęłoby 3 miesiące, nie zajęłoby 2 miesięcy, tylko mielibyśmy potworny problem z odbudowywaniem tego potencjału i z tym, że bezrobocie nie byłoby 5%, tylko 15%. Widzę, że pan nie przekonał chyba pana Sadowskiego. Nie, no świetnie nam można powiedzieć, tylko że akurat od 1 stycznia Polski Ład spowodował wyrejestrowanie firm i likwidowanie. Ile firm zlikwidowano? Ale Andrzeju, mówimy o tarczy finansowej. Tylko że źle zrobił rząd, że pomógł realnie działającym, zatrudniającym firmom. Nie, ja tego nie powiedziałem. Nawet pozytywny efekt tarczy, jeżeli przyjąć per saldo, czyli nawet uwzględniając tam dużą ilość błędów, bo jeden z banków na przykład, ich leasing bankowy pracował wyłącznie na najlepsze samochody wyposażone, kupowane za tarcze. Także to są dane oficjalne, gdzie wszystkie najlepsze luksusowe samochody w Polsce zostały wykupione za pieniądze z tarczy, także można te dane sprawdzić. I te pozytywne efekty. Jeśli się pomaga 353 tysiącom firm, można znaleźć jedną czy dwie, które kupiła luksusowy samochód. Mówimy o ciężko pracujących ludziach, którzy zakładali swoje biznesy. Właśnie, i nie panie dlatego... ministrze, pan Sadowski kończy myśl za chwilę pan. Świetnie, można powiedzieć, że nawet te pozytywne efekty, które były do grudnia 2021 roku, zostały zniweczone 1 stycznia, kiedy firmy masowo zawieszały swoją działalność i wyrejestrowały się ze względu na chaos podatkowy, który trwa do tej pory, tylko w mniejszym stopniu. I także cały ten efekt tarcz poszedł, że tak powiem. Z danych CIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie widać w ogóle mniejszej liczby firm czy wyrejestrowywanych firm. Czy zawieszonych? Czy to są oficjalne dane, ile firm zawiesiło się? Natomiast
zgoda, żeby nie było też tak malowania trawy na zielono, zgoda, że ta korekta, która wchodzi w tej chwili od 1 lipca, która zdecydowanie upraszcza ten system podatkowy. Nie tak, jak był przed 2021. I obniża, o czym wielokrotnie postulowaliście i postulujecie. Ale nie obniża do poziomu 2021, tylko podwyższa poprzez obniżkę. 30 miliardów zostaje w kieszeni ludzi w stosunku do 2021. Przez to między innymi, że wzrosła kwota wolna do 30 tysięcy, podniesiono próg do 120. A efektywna stopa podatkowa dla działalności jednoosobowej jest nie 19% tylko wyższa. I obniżono pierwszą skalę podatkową. Kiedy inaczej się liczy podatek, jakim jest składka zdrowotna? Przepraszam, na 12%. W związku z tym możemy się spierać o to, co w środku, jak i dlaczego, natomiast fakt jest jeden. Nie spierać, ale to są fakty, że realnie podwyżka dla małej działalności gospodarczej. Jeżeli 30 miliardów złotych zostawione w kieszeni podatników oznacza zwyżkę, to ja nie mówimy o per saldo dla każdego przedsiębiorcy, który ma Einsteina, który ma powie o tym, że minus to jest plus. Nie, ma więcej do zapłacenia i każdy mały przedsiębiorca doskonale ci powie, że będzie płacił i płaci więcej od 1 lipca. 30 miliardów złotych zostaje w kieszeni podatników. Świetnie, to są tylko prawdy statystyczne, oni tego nie widzą, że mają niższe podatki. No 30 miliardów to nie jest statystyczne. Panowie, dziękuję serdecznie. Są takie rozmowy, które nie wymagają prowadzącego. I taki właśnie mieliśmy przed chwilą zestaw. Ale jakaś puenta, panie redaktorze. Że jest drogo i boimy się, że będzie drożej, a tak naprawdę nie wiemy, co będzie w przyszłości. Ja powiem państwu na pocieszenie, tak, no jeżeli nie będzie znowu jakichś czarnych łabędzi, to możemy spodziewać się, że szczyt inflacji zobaczymy w trzecim kwartale tego roku, czyli mamy nadzieję, że w czwartym będzie ta inflacja już spadać. Przyszłoroczna inflacja raczej już być może jednocyfrowa. Bartosz Marczuk, Polski Fundusz Rozwoju, dziękuję serdecznie, bo dla państwa lekko optymistyczne informacje oraz Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa, również panu serdecznie dziękuję. A za chwilę temat ten sam, drodzy widzowie, ale z panią Olgą Semeniuk, panią minister Semeniuk. Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł. Trzeba odstać tak do 12-14 godzin. Czasami się zostaje do drugiego dnia, żeby po prostu załadować ten węgiel i tam zapłacić, bo to się płaci przelewowo i gotówkowo teraz, nie? Ja w poniedziałek byłem, to tu stałem od 9:30, we wtorek rano wyjechałem. Przewożę, nie? Ludziom. No i to tak liczymy do 21:00 gdzieś nam tu zejdzie. Znaczy ja nie mam nadziei, że dzisiaj załaduje się, bo jest godzina, która jest, a widzi pan, ile tu jest aut. A do rejestracji, po zmianie można tam podejść do rejestracji, to jest chyba tam, nie wiem, stało nas z 30. Drodzy widzowie, panowie, jeszcze panowie Marczuk i Sadowski wychodzą, słyszałem jeszcze w korytarzu, tam po mojej lewej stronie jeszcze głośno dyskutowali na te tematy, które były przed chwilą w studiu, czyli to było, jak widzicie, z pasją. A teraz pani minister Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Tematy ludzkie, to z czym do nas piszą i dzwonią widzowie. Pierwsza taka, węgiel, dopłaty. Dobry plan, moim zdaniem, tylko że 3 tony na człowieka. Dlaczego nie 5 ton, bo tyle ludzi pisze potrzeba przeciętnie. Dobrze, to panie redaktorze, proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, w której faktycznie wyłączamy pośredników, obniżamy cenę węgla do niecałego 1000 zł, z 3000, kiedy te marże były wysokie, spekulanci na tym zarabiali i mamy nieograniczoną liczbę tonowania, to znaczy mogą sobie gospodarstwa domowe zamawiać ile tego chcą. No my nie jesteśmy na etapie, w którym możemy wydatkować tego węgla tyle, ile mamy zapotrzebowania na poszczególne gospodarstwa, tylko tyle, ile jest na ten moment potrzebne. I wyliczenia, jak również reguła dotycząca tych 3 ton dzisiaj, jest spełnieniem zapotrzebowań gospodarstw domowych. Po drugie, my cały czas konsekwentnie jako kraj, jako rząd skupujemy również ten węgiel. Proszę pamiętać, że omijając Rosję, czego nie robią wszystkie kraje, Polska jednak jest tutaj konsekwentna, staramy się omijać to, staramy się również doprowadzać do tego, aby nie było koloryzowanego węgla, takiego, który będzie rosyjski, ale de facto będzie miał nalepkę australijskiego albo kanadyjskiego. No cały czas tutaj Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych i inne podmioty zaangażowane są w to, aby ten węgiel skupić, aby zabezpieczyć tę drugą połowę roku, ale również, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki, w Unii Europejskiej dojść w końcu do jednego stanowiska, jednolitego stanowiska względem polityki energetycznej, bo taki program jest potrzebny i o tym powinniśmy w Unii Europejskiej mówić. Pani minister, ludzie pytają kolejne, czy ten węgiel na pewno będzie? Pan Andrzej Sadowski przed chwilą tu powiedział, no tak sarkastycznie, no jak będzie? Czy będzie dostępny dla wszystkich, którzy potrzebują tych 3 ton i kiedy?
Ja w ubiegły piątek uczestniczyłam w wielogodzinnej komisji sejmowej aktywów państwowych i środowiska i tam rozmawialiśmy, między innymi przyjechali przedsiębiorcy z Braniewa i rozmawialiśmy właśnie o logistyce związanej z węglem, o dostępności tego węgla i minister Tchórzewski również zabierał bardzo mocny głos, to znaczy strach pobudza tak naprawdę popyt na dane produkty i usługi i ten strach jest oczywisty, dlatego że ludzie się boją. Wojna nie wiadomo kiedy się zakończy, chcą się zabezpieczyć, chcą tego węgla mieć jak najwięcej, ale od tego właśnie jest rząd, aby po pierwsze uspokajać takie sytuacje, w których napędzamy popyt poprzez strach, a po drugie właśnie obniżać te ceny. I wczorajsza Rada Ministrów, wczorajsza ustawa, wczorajsze ogłoszenie tego przez panią minister Annę Moskwę jest pierwszą odpowiedzią na to. Ale ja wielokrotnie, można w jeden sposób. Panie... Słuchajcie, przyjedzie na przykład w sierpniu. Od pierwszego zacznie się dystrybucja. To o tym mówił premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby ten okres właśnie sierpnia, przełom sierpnia, września, kiedy ludzie zabezpieczają się właśnie na tę drugą połowę roku, no już był tym momentem, w którym będziemy mogli egzekwować założenia. Chcemy, czy wiemy na pewno? Chcemy i mam nadzieję, że to osiągniemy. Natomiast, panie redaktorze, dzisiaj przed przyjęciem, ale nie chodzi o to, panie redaktorze, każda ustawa musi przejść odpowiedni proces legislacyjny. To jest tak, że my przyjmujemy przez Radę Ministrów, później głosujemy to w Sejmie, później to przechodzi do Senatu. Ustawa dla kredytobiorców dzisiaj jest w Senacie. Czekamy cały czas na to, co się zadzieje. Senat ma 30 dni na to, aby to przeprocedować. Ludzie na to czekają. Liczę również, że w Senacie nie będzie dochodziło do żadnego rodzaju obstrukcji. Czyli jak parlament, mówiąc kolokwialnie, klepnie tę ustawę, to ten węgiel na przełomie sierpnia i września będzie. Im szybciej, tym lepiej. Myślę, że mówimy tutaj właśnie o przełomie sierpnia i września. Jako politycy, przynajmniej mogę mówić tutaj za siebie, bardzo mocno ponoszę odpowiedzialność za każde słowa, które wypowiadam. Tak samo na komisji piątkowej, kiedy byliśmy kilka dni przed Radą Ministrów, powiedziałam, jakie będą założenia. Jeżeli ten element czyli nie pomoże... Będzie. Tak, postaramy się, żeby było. Widzicie, drodzy widzowie, mamy newsa. Mamy zapewnienie członka rządu, że węgiel na przełomie sierpnia i września będzie. I o to właśnie nam chodziło. Kolejna rzecz. Cieszę się, że spełniłam oczekiwania pana redaktora i społeczne. Nie, no bo tak trochę było. Chciałabym, no myślę, że będzie i tak dalej, dlatego trzeba to jak konkretnie proszę pamiętać, że to jest cały proces legislacyjny, ale tak jakby bierzemy odpowiedzialność za to od wielu lat. No nie wyobrażam sobie, żeby akurat tutaj opozycja obstrukcję robiła w takiej sprawie. Przy kredytobiorcach cały czas czekamy na oczywiście posiedzenie Senatu, ale tak jak mówię, no kredytobiorcy też czekają na podpis pana prezydenta i wdrożenie tej ustawy. To są trzy wskaźniki, o których wielokrotnie mówiliśmy. No tak, to prawda. Mówiliśmy. Kolejna rzecz, też jeszcze ogrzewanie. Piszą do mnie ludzie, którzy opalają pelletem i olejem opałowym, również gazem. Czy mogą liczyć na podobne wsparcie? Dzisiaj podstawą do ocieplenia jest węgiel. I tutaj wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Przysłuchując się tej dyskusji poprzedniej, tutaj między innymi z doktorem Sadowskim, nie usłyszałam, jakie możemy konkretnie tutaj podjąć działania, które zniwelowałyby po pierwsze poziom inflacji, a po drugie pomogły społeczeństwu. Bo to jest właśnie czysty populizm. Z jednej strony pomagajcie, ile się da i każdemu. Każdy opala różnym rodzajem, czy nie węglem, czy innym rodzajem materiału. Tym opala, więc ogrzewa, więc powinniśmy tak jakby pomoc kierować do wszystkich. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. My od początku to mówimy. Największy procent gospodarstw domowych ogrzewa węglem i do tych środowisk będziemy kierowali pomoc. Tak samo jeżeli chodzi o kredytobiorców, panie redaktorze. Do prawie 2 milionów chcemy skierować właśnie pomoc z tych trzech wskaźników, o których mówiłam, składający się projekt ustawy. I nie dotrzemy do wszystkich, natomiast dziwi mnie to i dziwią mnie te reakcje, ponieważ pan doktor Sadowski absolutnie nie pokazał niczego, co moglibyśmy zrobić w kontekście obniżania inflacji, a z drugiej strony pomocy obywatelom. Staramy się to robić racjonalnie. To, o czym mówił też prezes Marczuk, czyli wszystkie te tarcze antyinflacyjne, które kierowaliśmy do przedsiębiorców. Gdyby nie one, dzisiaj poziom bezrobocia byłby gigantyczny. Nie bylibyśmy w stanie z tego kryzysu wyjść. Prawdopodobnie już bylibyśmy w stagflacji. Więc podejmujemy decyzje racjonalne, staramy się odciążać. Proszę pamiętać, że to są projekty, które odciążają najsłabszych. Dziękuję za szczerość w takim razie. No, drodzy widzowie, nie będzie pomocy dla tych, którzy opalają pelletem, czyli rodzajem drewna i nie będzie pomocy dla tych, którzy opalają olejem opałowym. Ale to może pan redaktor dzisiaj powiedzieć. Natomiast jak będzie wyglądała i ewaluowała sytuacja w przyszłości, to się okaże. Takie to jeszcze Bianka Frejlich mi krzyczy. No i dla mnie, dla gazu, bo ona opala gazem, też nie będzie. Ale ty, na Bianka... gaz VAT zostało, że tak powiem, obniżone. No właśnie, tak samo taryfowanie zostało rozłożone w ratach, więc my tutaj działamy. Pakiet osłonowy... 25% to panie redaktorze, ale pakiet osłonowy działa. Gospodarstwa domowe za pośrednictwem strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska mogą zgłaszać się do 30 października bieżącego roku, składać wnioski właśnie na różnego rodzaju dopłaty.
opłaty. My taki pakiet stworzyliśmy w grudniu ubiegłego roku, zanim wojna się rozpoczęła. A tu pani Hanna mi napisała, że ona ma 1609 zł emerytury. Tak, już pan to czytał, no właśnie, i ona już się nie łapie na takie... Ale to prezes Marczuk bardzo dobrze wyjaśnił wszystkie kwestie społeczno-socjalne, które kierujemy właśnie chociażby do emerytów. A oprócz tego, tak jak powiedziałam, pakiet osłonowy, zachęcam widzów do tego, aby zapoznali się w ogóle tak jakby z możliwościami dotacji i otrzymywania tych środków. Kolejna rzecz, paliwo. Premier Tusk, były premier Tusk mówi, że gdyby on teraz rządził, to byłoby po 5,19. Ale premier Donald Tusk miał szansę na hokus pokus czary mary w latach, kiedy rządził i tego nie zrobił. Gdy koniunktura gospodarcza była bardzo dobra, panie redaktorze, to zarabiało się 5 zł albo 6 zł i to niestety na umowach zlecenie, umowach o dzieło. Średnia krajowa nie rosła, płaca minimalna nie rosła i te czary mary, o których dzisiaj mówi Donald Tusk, nie wiem skąd miałby wziąć te środki finansowe albo skąd pozyskiwać to paliwo, bo to też jest pytanie, które powinno zostać zadane panu przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi, powinno na to pytanie powinien odpowiedzieć. Niemożliwe dzisiaj w kontekście wojny, w kontekście też relacji związanych z polityką energetyczną, ale również z trybu rozbieżności, który funkcjonuje cały czas w Unii Europejskiej. I tak naprawdę nie usiedliśmy jeszcze do jednego, o czym mówię od początku, czyli Unia Europejska, kraje członkowskie powinny usiąść do wspólnego programu energetycznego, który zahamuje raz, a dobrze i skutecznie to, co dzieje się w kontekście relacji Rosja-Ukraina. To kolejne pytanie. Tu pani ze stylizacji przed wejściem do studia powiedziała mi coś takiego. Słuchaj, przecież te marże na paliwo w Polsce przez koncerny, no chodzi o Orlen, to jest po prostu jakaś straszna sprawa. O co tutaj chodzi? Bo ja tego nie łapię. No, można te marże chodzi oczywiście o wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście tak zwanego windfall tax, czyli podatku nadzwyczajnego, który dotyczy nadzwyczajnych przychodów. Jeżeli mamy nadzwyczajne przychody i tutaj kontekst, który przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki dotyczył Norwegii, to powinniśmy skumulować te środki, stworzyć fundusz i wydatkować go na cele, które są potrzebne światu. Światu, aby opanować inflację i aby opanować sytuację wojny, w której jesteśmy już trzeci miesiąc. To zostało wyśmiane bardzo mocno przez opozycję i nagle opozycja rzuciła się, to niech prezes Daniel Obajtek Orlen daje środki finansowe. Tylko, że problem polega na tym, że spółki Skarbu Państwa bardzo często zaangażowane są chociażby w pomoc uchodźcom. Pragnę przypomnieć, że ponad 3 miliony, fluktuacyjnie oczywiście, bo ci ludzie się przemieszczają, obywatele Ukrainy i wracają na Ukrainę. Część decyduje się, żeby zostać, ale szacujemy, że około 1/4 zostanie jednak w Polsce. Muszą mieć systemowe rozwiązania. Ja dzisiaj wracam z Warmii i Mazur prosto tutaj do studia. Tam słuchałam tak naprawdę problemów, słuchałam o problemach, które są związane z adaptacją obywateli Ukrainy w kontekście języka, w kontekście znalezienia pracy. Za to wszystko płaci państwo polskie, bo my tych środków nie uzyskaliśmy. I opozycja zarzuciła niedawno, że przecież dostaliście pół miliarda euro na te cele. Tylko to są środki, które już są zakontraktowane w różnego rodzaju programach europejskich. To nie jest konkretny fundusz, który powinien być, ponieważ bezprecedensowo Polska tak naprawdę dała tę pomoc Ukraińcom na skalę tak naprawdę historyczną. Będziemy ten temat robili w przyszłym tygodniu w punkcie widzenia, ale pani minister, w polskich sklepach, u fryzjera, w aptece mówi się dzisiaj często o to coś takiego. Te marże na paliwo są tak wysokie, bo właśnie trzeba pomagać Ukraińcom. To jest prawda? Bo trochę tak zrozumiałem, co pani powiedziała. To nie chodzi o to, że trzeba pomagać Ukraińcom. My chcemy pomagać Ukraińcom. Polacy pomagają Ukraińcom. No to jest trzeci jasne. Sektor pomaga Ukraińcom. Samorządy pomagają Ukraińcom. Ale zostaliśmy z tym sami. Polska musi sama wygenerować miejsca pracy, żłobki, przedszkola. I dlatego jest walka premiera Mateusza Morawieckiego o Krajowy Plan Odbudowy, ale również o umowę partnerstwa. To są dodatkowe pieniądze w wysokości ponad 500 miliardów złotych, które mają systemowo rozwiązać problemy, z którymi dzisiaj się mierzymy. Bo ja jeżdżę po gminach, jeżdżę po powiatach, panie redaktorze, i słyszę o tym. W gminie takiej 1300 obywateli Ukrainy. Musimy zaadaptować ich w konkretnej pracy. Musimy przeskoczyć barierę językową. Musimy ich przygotować do tej pracy. Nostryfikację dyplomów. Mamy bardzo szerokie grupy środowisk z Ukrainy, które mają wyższe wykształcenie. To jest ponad 70% tych kobiet, które tutaj przyjechały, bo 93% to są właśnie kobiety. Miejsca pracy są, deficyty są, chcemy to wykorzystać. Pani minister, chodzi mi o coś zupełnie innego, bo ja nie mam problemu z tym, że jeżeli płacę za benzynę, to część tego dochodu z tej benzyny idzie na utrzymanie Ukraińców, na pomoc im. Ja z tym absolutnie nie mam żadnego problemu. Tylko może warto wyjść i powiedzieć ludziom wyraźnie, słuchajcie, piszą wam o tych marżach i tak dalej, a tu chodzi o to, że tamte 40 groszy idzie właśnie na pomoc dla Ukraińców, która jest potrzebna. Ludzie by
to zrozumieli. Tylko, panie redaktorze, możemy rozmawiać, wtedy opozycja powie, pokażcie dokumenty, pokażcie oczywiście cały system, na czym to polega. W każdej akcji, w której bierzemy udział, czy to w Polsce, czy to na wschodniej granicy, bo również tam przecież działania podejmujemy takie, które usprawniają funkcjonowanie chociażby firm ukraińskich, do tego potrzebne są środki finansowe. Na wszystko są potrzebne środki finansowe. I tutaj również Ministerstwo Aktywów Państwowych bardzo mocno zaangażowane z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, chociażby w kontekście węgla. No te środki finansowe cały czas chodzą. To nie jest tak, że pan prezes Daniel Obajtek gromadzi sobie środki finansowe i ich nie wydatkuje i tutaj opozycja się na nas rzuca, tylko cały czas jest to pieniądz ruchomy, który chodzi, pracuje na różnego rodzaju cele. My dzisiaj z Unii Europejskiej nie otrzymaliśmy złotówki, tak jak jeszcze raz to podkreślałam i podkreślam na uchodźców. To gdyby przyszło KPO, to benzyna by staniała? Tak to rozumiem? Trochę tak. Gdyby KPO przyszło i mam nadzieję, że no przyjdzie i w to wierzę, że to KPO przyjdzie, to wtedy możemy ominąć stagflację, o której już Stany Zjednoczone mówią coraz głośniej. Możemy ominąć w kolejnych latach tak naprawdę no, kryzys gospodarczy, który być może nastąpi, bo tego nie wiemy. Dzisiaj widzimy zerwane łańcuchy dostaw, dzisiaj widzimy ogromne zwyżki cen za energetykę, dzisiaj widzimy, że gospodarka nabiera zupełnie innego krajobrazu. Stąd Krajowy Plan Odbudowy, który jest jednym z elementów. Proszę pamiętać o umowie partnerstwa. To są również wysokie środki finansowe, które powinny w Polsce być i na te cele inwestycyjne powinniśmy odciążać. Gospodarstwa domowe, sektor małych i średnich firm przede wszystkim i to robimy, bo my dzisiaj już to robimy dzięki programowi inwestycji. Co to jest ta stagflacja? Proszę powiedzieć naszym widzom w prostych słowach. I kiedy stagflacja jest to z jednej strony pędząca inflacja, z drugiej strony tak naprawdę no, obniżony popyt na różnego rodzaju inwestycje. I to jest ten moment, w którym dzisiaj Stany o tym mówią. My oczywiście czyli jako Europa jeszcze... Czyli bezrobocie to oznacza wtedy? Bezrobocie. No, kolejnym elementem postagflacji jest oczywiście recesja. Natomiast są różne elementy, o których świat dzisiaj mówi. Jak Ameryka w to wchodzi, to i my w to wejdziemy. Ameryka o tym mówi coraz głośniej. 8,6 inflacja w Ameryce. Też najwyższa. Tutaj była rozmowa, pan doktor Sadowski mówi, że powinniśmy się porównywać z najlepszymi. Tylko porównując inflację, musimy jeszcze porównywać jakość i też możliwości danej gospodarki. One są dostosowane właśnie do poziomu inflacji odwrotnie. Pani minister, kolejne pytanie, bo tu mówiliśmy o tym, że ta pomoc była konieczna dla przedsiębiorców. To jest jasne i oczywiste podczas COVID-u. Ale tu pan Andrzej Sadowski mówił coś takiego. Dużo tej kasy poszło na luksusy tak naprawdę przedsiębiorców. Oni nie potrzebowali tej kasy. I stąd ta podwyższona inflacja w Polsce, to prawda? To nie wiem, gdzie był pan doktor Sadowski 2 lata temu w maju 2020 roku, kiedy pod oknami ministerstw... I przechodzimy na ministra Mariusza Błaszczaka. Podsumowaliśmy dotychczasowe działania. Ta grupa składa się z kilkudziesięciu państw. Nie tylko z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także państw współpracujących z NATO. Chodzi nam o to, żeby koordynować działania. Chodzi nam o to, żeby wsparcie na Ukrainę trafiało w odpowiedzi na oczekiwania ukraińskie. Żeby te działania miały głęboki sens, żeby nie były przypadkowe. Zależy nam na tym, żeby wspierać Ukrainę. Z polskiego punktu widzenia niepodległa Ukraina oznacza niepodległą Polskę. Też naszym celem jest to, żebyśmy naszą południowo-wschodnią granicę mieli z Ukrainą, a nie z Rosją. Mamy wszyscy świadomość tego, że jeśli Rosja podbije Ukrainę, to nie zatrzyma się, tylko będzie szła dalej. Bo celem Kremla jest odbudowanie imperium, przy czym mamy do czynienia z działaniami, które mają charakter zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję na terytorium Ukrainy, a więc nie możemy dopuścić do tego, żeby ta wojna rozlała się dalej i wspieramy Ukrainę, żeby mogła odeprzeć ataki, żeby mogła odeprzeć inwazję rosyjską. Rozmawialiśmy również w sprawie wypełnienia luk, jakie powstają niewątpliwie wśród państw, które są donatorami uzbrojenia dla Ukrainy. A więc to są rozmowy, które są ważne. Polska należy do państw, które mają największy wkład właśnie we wspieranie Ukrainy, co podkreślił minister Reznikow. Możemy być dumni z tego, że Ukraińcy, którzy tak dzielnie walczą o swoją wolność,
są wspierani przez Polskę, są wspierani przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i państwa współpracujące z NATO. Panie ministrze, padły konkretne dzisiaj deklaracje sojuszników? Tak, mówiliśmy o konkretach, mówiliśmy o wsparciu, które udzielają poszczególne państwa. Ja przedstawiłem również informacje dotyczące zakresu wsparcia, jakiego udzieliła i udziela Polska, bo takie wsparcie jest ciągłe, jest trwałe. Zależy nam na tym, żeby nie było takiego wrażenia, że opinia publiczna jest zmęczona wojną, że opinia publiczna uważa, że no jakoś to się wszystko toczy. Nie, to jest bardzo groźne zjawisko rozszerzania imperium, odbudowy imperium rosyjskiego w Europie. Imperium rosyjskie zagrażało i zagraża wolności państw europejskich, dlatego trzeba stanowczo przeciwstawić się tej agresji, stąd też stanowcze wsparcie, konkretne, realne wsparcie, które udzielamy dla Ukrainy. Ja też apelowałem o zwiększenie zakresu tego wsparcia. Nie wszystkie państwa, powiem wprost, angażują się zgodnie z ich możliwościami. No przecież znamy, wiemy, jaki jest potencjał poszczególnych państw. Są takie państwa, które możliwością mają znacząco większe niż dokonania. No ale to jest też wiadome opinii publicznej. W związku z tym mam nadzieję, że trzecie spotkanie będzie inspirujące dla ministrów obrony tych państw, które mogą zrobić więcej, a dotychczas więcej nie zrobiły. Panie ministrze, jutro głównym tematem będzie wzmocnienie wschodniej flanki, przygotowanie do szczytu NATO. Jakiego wzmocnienia się spodziewamy? Czy to przekształcenie wszędzie mogłoby być w bataliony, w brygady? To pierwsze pytanie. A drugie, czy na zasadzie wzajemności, jeżeli Polska otrzyma zwiększone wsparcie, zwiększone siły natowskie, też zwiększy swoje zaangażowanie na Łotwie i w Rumunii? Jesteśmy gotowi na to, żeby bardziej partycypować w obowiązkach związanych właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są realne działania. Polska jest aktywna i była aktywna i będzie aktywna, jeśli chodzi o właśnie wspieranie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście rozwijamy nasze zdolności wojskowe. Wojsko polskie z roku na rok jest liczniejsze. Wojsko polskie z roku na rok jest wyposażane w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. To jest najlepsza metoda, żeby odstraszyć agresora. To jest najlepsza metoda, żeby dać sygnał Kremlowi, że nie warto atakować państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc jesteśmy oczywiście przygotowani na to, żeby zwiększyć nasz udział. Z roku na rok wzrasta też udział finansowy, jeśli chodzi o procent wydatków budżetu państwa polskiego przeznaczonych na obronność. Od przyszłego roku ten wzrost będzie skokowy, jeszcze bardziej znaczący, bo przynajmniej 3% będzie przeznaczane na obronność, a już i w tym roku